Uprzejmie witam Was serdecznie w te ostatnie marcowe dni. No i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, jak już pewnie widzicie po tytule, trochę absurdalnym, bo absurdalnym totalnie bukolem. Ta kupa książek, która tutaj leży przede mną, to są moje nowe nabytki. Część z nich oczywiście, duża część jest książkami z drugiej ręki, część książek jest z biblioteczki Net, którą, jak wiecie, subskrybuję regularnie. No i tak, i może od razu nie przedłużając, przejdźmy do tego, bo chciałabym się szczególnie kilkoma nabytkami Wam pochwalić. Otóż tak, pierwszą pozycją jest książka kucharska Małe kobietki gotują. Ja nie ukrywam, że kupiłam ją trochę przy okazji, jak byłam z moją córką w księgarni. Ona miała taki bon jako prezent na gwiazdkę otrzymali. No i szukała tam książki dla siebie, a ja wypatrzyłam sobie tą książeczkę. Ona jest przepiękna, kupiłam ją w promocji. No ona jest po prostu cudnie wydana moim zdaniem. I tutaj są autentyczne przepisy kucharskie. Być może część z nich faktycznie wykorzystam. Są tutaj i słodkie potrawy, i desery, i obiady, i jakieś przystaweczki, więc no, ja uwielbiam Małe kobietki i naprawdę z chęcią sobie tą pozycję do swojej biblioteczki zakupiłam. Poza tym lubię książki kucharskie i z części z nich korzystam. Na fali tych przepisów kucharskich wypatrzyłam sobie książkę kucharską Jane Austen, autorstwa Maggie Black Deirdre LaFay. I to jest, słuchajcie, książka używana z taką wklejeczką, a wydana tak, pod obwolutą. I moim zdaniem ona jest absolutnie fenomenalna, ta książka, bo tutaj może nie do końca mamy przepisy kucharskie, tutaj jest więcej takich anegdot na temat życia Jane Austen. Są takie ryciny, zdjęcia, no oczywiście przepisy również, ale to wszystko jest owiane po prostu takimi anegdotami z życia pisarki, więc dla mnie pozycja, myślę, obowiązkowa. Jako fanka Jane Austen zakupiłam również Jane Austen i jej racjonalne romanse. Również kupiłam tą książkę z drugiej ręki na OLX-ie. To jest autorstwa Anny Przypełskiej-Trzeciakowskiej, no, która jest niezmiernie cenioną tłumaczką, więc myślę, że ta pozycja będzie dla mnie niezwykle wartościowa i zamierzam po nią wkrótce sięgnąć. Mam również, jeśli chodzi o biografię, Charlotte Bronte i jej siostry śpiące, Eryka Ostrowskiego. To jest biografia, jak widać, sióstr Bronte, głównie Charlotte. Ja trochę się wstrzymuję z tą biografią, ponieważ chciałabym najpierw zapoznać się z większą liczbą książek autorstwa sióstr właśnie. Myślę, że po przeczytaniu wszystkich książek będzie najuczciwiej i najkorzystniej tą lekturę przeczytać, ale nie ukrywam, że przebieram rękami i nogami, żeby się za nią zabrać. Ja tak się rozglądam, bo mam tutaj również Na plebanii w Haworth, również o siostrach Bronte i również Anny Przedpełskiej-Trzeciakowskiej, również z drugiej ręki. Przepięknie wydana, wydawnictwo MG. No, mnie to bardzo, bardzo interesuje, a ta książka szczególnie po zachwytach Dr. Book, którą niezmiernie cenię. Postanowiłam również sobie ją na moją biblioteczkę zakupić. No i tak, jedną z książek, które kupiłam na wyprzedaży w wydawnictwie Wielka Litera, jest pozycja Elizabeth Strout, Emmy i Isabel. To jest jedna z nowszych powieści tej autorki. Ja czytałam Olive Kittredge oraz Olive Polraca. Chyba mam na imię Lucy również, chociaż nie do końca jestem przekonana. No i bardzo pióro tej autorki mi odpowiada. Chciałabym poznać inne powieści właśnie spod jej pióra i ta pozycja, jako że pojawiła się w przecenie, najbardziej zachęciła mnie swoją fabułą do tego, żeby ją kupić. W Biedronce na przecenie zachęciła mnie taka fajna pozycja, popularno-naukowa, tym razem po prostu Hawking, genialne idee, w prostych słowach. Ja to kupiłam za 9,99, żal by mu nie brać. I tutaj, słuchajcie, są testy, są pytania-odpowiedzi, są takie kolorowe obrazeczki.
No myślę, że taka podstawowa wiedza na temat wszechświata, kosmosu i tego, czym Stephen Hawking się zajmował, naprawdę fajna i wydawnictwo Bellona, więc znalazło się u mnie. Również zakupione na w jednym z koszy biodronkowych, klasyka już literatury, folwark zwierzęcy i dzienniki z folwarku George'a Orwella, wydawnictwo Bellona. Ja w tym wydaniu, powiem szczerze, nie widziałam tej pozycji. Ona jest teraz wznawiana chyba przez wszystkie wydawnictwa, podobnie jak rok 1984. Folwarku zwierzęcego ja nie czytałam. Wiem oczywiście, no, jaka jest fabuła i wszystkie motywy literackie, które znalazły się w tej powieści, były omawiane, natomiast ja nie pamiętam, żebym tą powieść czytała, dlatego znalazła się na mojej półce. Przed Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, przed tym finałem, który miał miejsce w styczniu tego roku, u nas w bibliotece co roku odbywa się taki kiermasz używanych książek i ja oczywiście cały dochód z tego kiermaszu idzie na rzecz Wielkiej Orkiestry. Ja zawsze tam idę, wspomagam ten kiermasz, no i przy okazji oczywiście można sobie kupić coś fajnego za symboliczne pieniążki. Ja wybrałam sobie Śpiących Gigantów, Sylvain Neuvel. To jest kanadyjski autor, który stworzył chyba trylogię. To jest pierwsza część, z tego co wiem, i to jest takie połączenie thrillera, fantastyki i powieści przygodowej. Brzmi ciekawie. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Oraz również tam Pruszyński i spółka, Jane Austen, biografia, Niezłomne serce. To jest już taka książeczka, no, mocno sfatygowana, poza tym ma takie białe kartki, ona nie jest najpiękniej wydana. Ale ja dosłownie dałam za nią, no, parę złotych, więc wzięłam i myślę, że może to być coś bardzo, bardzo ciekawego. Jeśli chodzi o biblioteczkę net, to otrzymałam Zjawę Michaela Punki, mam nadzieję, że dobrze to czytam. I to jest książka, na podstawie której został nakręcony film nominowany do Oscara, za którego Leonardo DiCaprio otrzymał Oscara za kreację głównego bohatera, film Zjawa. Pewnie kojarzycie, to jest taka powieść o zemście, o górach skalistych i o rdzennych mieszkańcach tego obszaru Ameryki Północnej. Zobaczymy, czy mi się spodoba i czy do mnie trafi. Druga pozycja, którą otrzymałam z tego wydawnictwa Artrage, wydała mi się jeszcze bardziej ciekawa, bo to jest Middlesex Jeffreya Eugenidisa. I to jest powieść nagrodzona Pulitzerem, której nie czytałam. Bardzo, bardzo chętnie się z tą powieścią zapoznam. Natomiast powieść, którą otrzymałam w lutym, po prostu mnie kupiła, bo ja się długo zastanawiałam nad tym, żeby ją sobie sprawić i prawie miałam ją w koszyku. Na szczęście się powstrzymałam, bo dostałam ją właśnie w ramach tego abonamentu i to jest Wyspa Kobiet autorstwa Lauren Groff. Bardzo mnie ta powieść intryguje, wydawnictwo Pauza. Na pewno o niej wielokrotnie słyszeliście, to jest taka średniowieczna historia, bardzo feministyczna, na temat zakonu, na temat kobiet, ich walki o no swoje prawa i kobiecość. Myślę, że to będzie coś, co mi się bardzo spodoba, przynajmniej na to liczę. Jako fanka seriali medycznych wszelkiego rodzaju, szczególnie chirurgów, doktora House'a, no i szpitala New Amsterdam, nie mogło u mnie zabraknąć książki 12 pacjentów w szpitalu New Amsterdam Erika Mannheimera, czyli pierwowzoru tytułowego bohatera szpitala New Amsterdam, prawdziwego lekarza, który faktycznie w tym szpitalu Bellevue w Nowym Jorku pracował, prowadził swoją karierę, bardzo ciężko chorował na raka kolczystokomórkowego, przeżył, żyje po dziś dzień, jest koordynatorem i konsultantem, jeśli chodzi o właśnie scenariusz i to, co się dzieje w tym serialu. Jestem niezmiernie zafascynowana tym serialem. Oglądałam go bardzo wciągnięta i zaangażowana i bardzo chętnie przeczytam sobie tę książkę, bo jest podobno równie porywająca. Jak wiecie, ja chcę w tym roku zapoznawać się z literaturą francuską, no i postanowiłam sobie również na półkę sprawić nieco powieści klasycznych.
Emil Zola, Germinal, o którym słyszałam, że jest po prostu fenomenalny. Naturalizm, z tym na pewno tego autora klasycznego już z Francji możecie kojarzyć. Ta powieść jest historią górników. Podobno bardzo naturalistyczne opisy, takie, które no, trafiają do serca, ale historia absolutnie poruszająca i wstrząsająca. Jestem ciekawa, jak mi się spodoba. Po jednej z recenzji na portalu Lubimy Czytać bardzo się zachęciłam do lektury tejże powieści, bo ten recenzent przedstawiał ją jako książkę swojego życia. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Z klasyki polskiej tym razem. Wielokrotnie słyszałam na temat zapomnianego już trochę autora polskiego, klasycznego, Tadeusza Dołęgi-Mostowicza i postanowiłam zakupić sobie Znachora oraz Profesora Wilczura. W bardzo okazyjnej cenie na OLX-ie znalazłam sobie te dwa wydania, które bardzo mi się podobają, Puszyński i Spółka. Ja nie widziałam filmu, kojarzę postać głównego aktora. Mniej więcej wiem, że jest to historia chirurga i tego, jak zostaje porzucony przez swoją żonę, i która z córką odchodzi. No i w jego życiu zaczynają się dziać różne trudne wydarzenia. Mam wrażenie, że to może mi się bardzo spodobać i że pióro tego autora może do mnie trafić, bo podobno pisze przepięknie. Bardzo piękną polszczyzną, a ja uwielbiam piękny język i piękne słowotwórstwo, więc zobaczymy. Jako fanka monarchii brytyjskiej zakupiłam sobie kilka książek do mojej kolekcji. Jedna jest bardzo starutka, wydawnictwo Czytelnik o królowej Wiktorii, której biografię już dość dobrze znam, bo kilkakrotnie czytałam na temat właśnie królowej Wiktorii. Natomiast to też było za jakiś tam groszek, kiedy szukałam innej książki, postanowiłam sobie ją sprawić. Wiem, że teraz jest wznowienie wydawnictwa MG. Natomiast ja nie wiem, chyba nie będę już kupować nowszego wydania. Po co? Mam oczywiście książki o Harrym i Meghan, Chcemy być wolni, najsławniejszej ostatnio parze brytyjskiej, o Harrym, moim ukochanym księciu, kiedy jeszcze był zaręczony tylko z Meghan Markle. Mojej cudownej księżnej Dianie, ta książka również była do kupienia w Biedronce. Jedna z moich obserwatorek na Instagramie powiedziała, że muszę ją kupić, więc pobiegłam, kupiłam. A najnowsze wydawnictwo na temat Diany autorstwa Andrew Mortona również trafia na moją półeczkę. No i Elżbieta i Filip, najsłynniejsza królewska para i historia ich przepięknej miłości, Iwony Kienzler. Ja powiem szczerze, że teraz przy okazji rocznicy śmierci księcia Filipa byłam poruszona, autentycznie poruszona widokiem królowej, bardzo już sędziwej przecież kobiety i tym, jak ważna to musi być dla niej osoba i faktycznie jak wielki brak osoby, z którą przeżyło się no, ponad 70 lat się odczuwa. Przypominam sobie po prostu historię moich dziadków i wiem, jak te osoby starsze ten brak drugiej osoby najbliższej odczuwają. Znam historię oczywiście dość dobrze królowej Elżbiety i księcia Filipa, ale myślę, że z tej akurat powieści, pozycji mogę dowiedzieć się dużo ciekawostek. Tutaj mamy również jeszcze historię nędzników, których już pokazywałam na moim kanale, 4 tomy. Wiktor i Go. Oczywiście w moim domu nie mogło jeszcze zabraknąć miasteczka Middlemarch, George Eliot, tom pierwszy, tom drugi, wydawnictwo MG. Mam nadzieję, że wkrótce się za to zabiorę, bardzo mam na to ochotę. Szczególnie ostatnio mam ogromny, szał i ciągotę na klasyczne powieści, więc myślę, że to może być coś dla mnie. Skusiłam się również na Władimira Nabokowa jeszcze przed sytuacją, którą mamy obecnie. Widzę, że tutaj się trochę zagniotła mi ta książka. No trudno, będzie trzeba sobie z tym poradzić. Mam Obronę Łużyna w tym przepięknym wydaniu i myślę, że to będzie pozycja, w którą pierwszą sięgnę. Mam oczywiście Lolitę i to jest akurat pozycja, którą kupiłam właśnie w celu pomocy Ukrainie, bo dochód
ze sprzedaży tych książek podczas tego okresu, w którym ja je kupowałam, szedł na pomoc Ukrainie. Planuję jeszcze zakupić sobie zaproszenie na egzekucję również z tego wydania. Jeśli chodzi o klasykę, kupiłam sobie Annę Kareninę, ponieważ jeszcze jej nie znam, Lewa Tołstoja. Mam nadzieję, że ktoś tą pozycję wznowi w jakimś ładnym wydaniu, natomiast ja kupiłam sobie takie stare wydanie, które moim zdaniem również jest piękne. No jest oczywiście pożółkłe, troszeczkę ma tutaj naderwany grzbiet, ale to mi absolutnie nie przeszkadza. Myślę, że to się będzie czytało absolutnie dobrze, szczególnie, że jest to tłumaczenie Kazimiery Iłakowiczunej. Więc myślę, że będzie dobrze. Jeśli jesteśmy przy klasyce, to może od razu pokażę Czarne skrzydła czasu. To jest wydawnictwo, seria butikowa, wydawnictwo Albatros. Znacie tą książkę na pewno, bo wielokrotnie już pewnie była pokazywana na BookTube, na różnych kanałach. Ja dające trwić na razie, mam tylko 13 opowieść ze sobą. Była sobie Rzeka wciąż przede mną, no i Czarne skrzydła czasu również przede mną. Myślę, że ta pozycja trafi do mnie. Wierzę w to głęboko. Natomiast powiem Wam, wydawnictwo Albatros i seria butikowa no jest piękna, prezentuje się cudownie, ale nie wiem jak Wy. Ja mam odczucie, że ona się dużo bardziej niszczy niż seria ekskluzywna, która jest tak krytykowana. Seria ekskluzywna, ja mam Villette, Charlotte Bronte, również nowy zakup. Mnie się jeszcze nie zniszczyła, natomiast właśnie 13 opowieść podczas czytania, mimo że bardzo o nią dbałam, się zniszczyła. Zdarło mi się to złotko z okładki, więc byłam bardzo niepocieszona. Kupiłam sobie również Wiktorię Schwab, którą uwielbiam. To jest Mroczna krypta, przełożona przez Macieja Studenckiego, wydawnictwo Wimedia. To są dwa tomy w jednym i to jest jedna z pierwszych pozycji, jeśli nie pierwsza Wiktorii Schwab. Bardzo ciekawy koncept, który mówi o tym, że po śmierci jesteśmy jakby historiami w takiej bibliotece. I podobno jest to bardzo fajnie, ciekawie przedstawione, jestem ciekawa. Natomiast trochę zniechęca mnie to, że słyszałam, bo Wiktoria Schwab była bardzo młodziutka, kiedy napisała tą książkę, bo ona dziś ma 30 bodajże 2 albo 3 lata. No na pewno jest młodsza ode mnie. I widać ten postęp, który zrobiła na przykład w Adilarui językowo, więc boję się, że to nie do końca będzie wzbudzała we mnie zachwyt ta pozycja. Natomiast ten koncept był na tyle interesujący, że postanowiłam, że sobie tą książkę po prostu sprawię. Jeśli chodzi o Adilarui, to ja nie mogłam się powstrzymać i już w zeszłym roku bardzo długo czekałam na tą książkę. Kupiłam sobie wydanie anglojęzyczne, jubileuszowe, przepięknie wydane, zobaczcie. Ono jest po prostu dla mnie, to jest chyba najpiękniejsza książka, którą mam. Ona ma tak cudowną wklejkę tutaj, tak cudowną okładkę. No czyż to nie jest po prostu cudo? To jest po prostu artystyczne cudo. I ja zamierzam sobie zrobić reread właśnie w języku angielskim, zobaczyć jak przepięknie Wiktoria Schwab posługuje się swoim językiem ojczystym. Jeśli chodzi o anglojęzyczne powieści, to kupiłam sobie z drugiej ręki od bodajże... Nie, to nie było od Marty. Albo było, nie pamiętam, nieważne. Na Vinted. Great Expectations, Charles Dickens. Przepiękne wydanie. Pod obwolutą wygląda identycznie. Zakupiłam sobie Name of Rose, Umberto Eco. Oraz Colson Whitehead, Underground Railway. O tej pozycji słyszałam, że jest bardzo dobra. Jedna z ulubionych powieści Baracka Obamy. No i to jest akurat od Martusi z Do Góry Książkami. Serdecznie pozdrawiam, chociaż na pewno mnie nie ogląda. Ale bardzo się cieszę na lekturę właśnie tych pozycji i bardzo się cieszę, że dostaną u mnie drugie życie. Mam również pozycję, która bardzo mnie intryguje, Dom Hitlera. I to jest, słuchajcie, taka nie dość, że książka historyczna, to ona opowiada nam o tym, jak Hitler urządzał różne wnętrza, w których przebywał, a miał do tego podobno zmysł. No, jest tutaj dużo przepięknych fotografii, jestem bardzo ciekawa,
interesuje się historią, a historią II wojny światowej w szczególności. Z książek starszych, Powrotu do dzieciństwa. Kilka pozycji Krystyny Sisickiej. Piosenka Koguta. Powiem Julce. Beethoven i dżinsy. Kapryśna piątkowa sobota. I pejzaż sentymentalny. Ja żadnej z tych pozycji Krystyny Sisickiej nie czytałam, a lubię tą autorkę, bardzo chętnie się z nimi zapoznam, szczególnie na cięższe chwile, ja wtedy lubię wracać do literatury dziecięco-młodzieżowej. A jeśli chodzi o literaturę dziecięco-młodzieżową, to nie mogłam się powstrzymać przed kupieniem Pages i spółka, czyli Tilly i książkowi Wędrowcy autorstwa Anny James. I to jest wydawnictwo Zygzaki? Tak. Zygzaki, literatura dla młodszej młodzieży. I to jest historia, słuchajcie, dziewczynki, która wychowuje się z dziadkami, którzy mają księgarnię i ona spotyka Anię z Zielonego Wzgórza, a Alicję w Krainie Czarów, swoich ukochanych bohaterów książkowych i przeżywa z nimi różne przygody. To jest pierwsza część tej serii. Podobno jest bardzo, bardzo ciepła i sympatyczna. Ja z wielką przyjemnością sobie tą serię przeczytam. Jeśli chodzi o serię z dzieciństwa, to kupiłam sobie, tak przez przypadek, również na Vinted, książkę, która jest moim powrotem do dzieciństwa. I to jest Bułeczka Jadwigi Korczakowskiej. Słuchajcie, to jest książka, którą ja pamiętam, jak czytałam z moją babcią przy stole w jej kuchni. Jedna z pierwszych książek, które moja babcia mi poleciła. Ja ją kocham i to jest dla mnie wspomnienie dzieciństwa. I to było dokładnie to wydanie. Ja postanowiłam, że ja muszę ją mieć. Bo to była bardzo ciepła historia, wzruszająca, smutna, a do tego naprawdę taka pouczająca po prostu. I sobie z chęcią przypomnę więcej szczegółów na ten temat, bo czytałam ją no ładnych 20 parę lat temu. Ale pamiętam jak dziś siebie z babcią przy tym stole i to będzie taka dla mnie szczególna pozycja w mojej domowej biblioteczce. No musiałam. Trzecie wydanie Ani, tym razem w najnowszym tłumaczeniu wydawnictwa Marginesy. Ja należę do tej grupy, która nie jest przeciwna temu, co zrobiła pani Anna Bańkowska i z chęcią zakupię sobie wszystkie tłumaczenia właśnie nowe Ani z Zielonego Wzgórza, bo uważam, że jest to przepiękny gest i że to ja zaczęłam czytać tą książkę, przynajmniej przez pierwsze strony przebrnęłam, żeby zobaczyć, jak to się będzie czytało. To jest absolutnie przepięknie napisane. Więc ja myślę, że będę ogromną miłośniczką właśnie tego wydania. No i już kończąc, tak, przeczytałam Grę o Tron, przeczytałam ją z biblioteki i następnie kupiłam sobie to wydanie Zysku i Spółki, a następnie kupiłam sobie wszystkie dalsze tomy, czyli Starcie Królów. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że to jest wszystko z drugiej ręki. Zobaczcie, w jakim pięknym stanie. To jest miękkie wydanie, żaden grzbiet nie jest połamany. Jestem zachwycona. Nawałnica Mieczy, drugi tom, Uczta dla Wron, Uczta dla Wron, drugi tom i Taniec ze smokami. Kiedy ja to przeczytam? Nie wiem. Natomiast zachęciłam się do Gry o Tron na tyle, że nawet postanowiłam, że będę oglądać serial. Tak. Jak ja to mówię, tylko krowa nie zmienia zdania, więc tym cudownym akcentem, kochani, kończę dzisiejszy film. Nie oceniajcie mnie, nie piszcie hejterskich komentarzy, że kupiłam sobie tutaj 1000 książek. To jest zbiór sprzed 3 miesięcy. Przez 3 miesiące zbierałam te książki, które tutaj widzicie. I myślę, że tych książek będzie teraz niestety mniej, bo mam ponad 200 nieprzeczytanych książek na moich półkach i mam ogromny plan te książki czytać i dopiero robić miejsce następnym. To by było na tyle, kochani. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie psychicznie, fizycznie, nie dajcie się wszelkim wirusom, chorobom, nie dajcie się złym nastrojom. Wiem, że jest ciężko. Zatapiajmy się w ten świat książek, czy fantastycznych, czy dziecięco-młodzieżowych. Mnie te ostatnie szczególnie pomagają. No i przetrwajmy jakoś ten trudny czas. Książki na pewno są tutaj dużym ułatwieniem.
Trzymajcie się, kochani, ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.